After meeting Ron and Hermione at the common room, the three friends made their way to the Defense Against the Dark Arts lesson. This year, the teacher was the famous Gilderoy Lockhart. Now Harry has to make sure he gets the lesson on time. Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejną sesję z Zagrajmy w Harry Potter i Komnata Tajemnic na PlayStation 1. I cóż, moi drodzy, poprzednim razem udało nam się zaliczyć całe błonie Hogwartu, nauczyliśmy się czaru Incendio Spell. Zrobiliśmy zadanie u profesor Sprout, czyli tam odnośnie tych takich krzyczących roślin. Kurde, nie pamiętam już, jak one się nazywały. Przepraszam najmocniej za to. Udało nam się oczywiście zdobyć klasę A. Potrenowaliśmy sobie w Quidditcha, zdobyliśmy punkty od Olivera Wooda. I co tam jeszcze robiliśmy? W sumie to tyle, no, zwiedzaliśmy w dużym skrócie błonie Hogwartu. No i przy okazji Rona przetransportowaliśmy do Hagrida, dlatego że ten chciał na Malfoya rzucić czarem, żeby Malfoy żygał ślimakami, a się okazało, że to tylko Ron żygał ślimakami, tak więc no, w moim skromnym zdaniem, no troszeczkę lipa, ale cóż. No ciekawe, kto to może być. This should be a really interesting lesson. Professor Lockhart is probably the bravest wizard who's ever lived. Is that why you've marked all Lockhart's lesson with little hearts on your timetable? I have not! Are you okay, Harry? I'm fine. Come on, let's go! Come to me. No, wy sobie idźcie tam do Lockharta, a my idziemy eksplorować sobie tą część Hogwartu. I przejdziemy przez tę półkę na książki, bo czemu by nie? Miejmy już to za sobą, miejmy sobie tutaj zeksplorowaną jakąś część Hogwartu. W szczególności, że skoro są tutaj właśnie takie sekrety, to warto byłoby je od razu zebrać i mieć je już jakby z głowy, no nie? Więc teraz sobie troszeczkę, zanim pójdziemy do Lockharta, to co nieco troszeczkę se pozwiedzamy. Jest to jeden z moich ulubionych sekretów, ja wam nawet powiem dlaczego jest to mój ulubiony sekret, a co? Nie będę taki. Otóż, jest to dla mnie bardzo nostalgiczny secret, dlatego że w dzieciństwie bardzo lubiłem tutaj przychodzić przed finałem gry, ponieważ tak za dzieciaka udało mi się tę grę ukończyć. Aczkolwiek, no mówię, lubiłem to bardzo często przychodzić, nawet jeżeli już nie było nic do zebrania, to jakoś tak dla mnie to jest mega nostalgiczne miejsce i zaraz wam pokażę dlaczego. Znaczy powiem i pokażę w zasadzie, no bo to jest warte pokazania, no nie? Tutaj u góry, jak widzicie, mamy dosyć dużo fasolek. W tle nam w ogóle przegrywa muzyka, która leciała też w zadaniach Hermiony z Więźnia Azkabanu, czyli Draconi Force. Tak, pamiętam dokładnie, że ta muzyka leciała. I moi drodzy, właśnie w tym momencie znajdujemy się na samiutkiej wieży Hogwartu. Dosłownie jesteśmy na samej górze. I to jest dla mnie, kurde, mega nostalgiczne miejsce. Dlatego, że kurcze pieczone, no lubię tutaj bardzo przychodzić, to jest raz. A dwa, że sama koncepcja właśnie zrobienia tutaj jakby takiego sekretu jest jak najbardziej dla mnie pozytywna. I swoją drogą mamy tutaj herb Hogwartu, jak widzicie. Mamy cztery domy na jednej tarczy. Na jednym herbie w sumie. Mamy tak, Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff i Ravenclaw. W takiej śmiesznej dosyć kolejności. A tam
mamy piękny wschód słońca, ponieważ to trochę wygląda tak, jakby słońce wschodziło i zaraz miał być wieczór, no nie? Mega mi się coś takiego podoba i bardzo się cieszę, że twórcy coś takiego ogarnęli, no nie? Pozbieramy sobie oczywiście fasolki i zaraz zobaczymy, jaką kartę tutaj zbierzemy. Jacinda Sykes. 13. karta, wchodzimy w select. Harry Potter, Ignatia, Felix, Greta, Catch, Jacinda Sykes. First person to fly across the Atlantic on a broomstick. O, i widzicie, mamy tutaj kurde kolesia, który latał w sumie miotłą, no i tyle. I nie wiem, czy on czasem nie wynalazł miotły, czy po prostu kurde... Coś takiego, a jeżeli coś popierdoliłem, to najwyżej dam ten... To najwyżej dam sprostowanie w adnotacji, no nie? Tak więc sobie stąd wychodzimy, ponieważ nie ma tutaj już nic po nas. Możemy opuścić ten rezerwat, jakkolwiek to oczywiście brzmi. Więc spadamy sobie stąd. Bardzo kurde fajny i przyjemny soundtrack nam tutaj przygrywa, ale no niestety musimy opuścić te miejsce i iść dalej z grą. No dokładnie tak. Tak więc tak, jeżeli chodzi o tę półkę na książki, to tam jeszcze nie przejdziemy, dlatego że tam jest niedostępny póki co dla nas secret, a ja nie mam zamiaru, że tak powiem, użerać się z tamtym miejscem, więc przejdziemy sobie przez galerię w tym momencie. Tu mamy trochę uczniów, którzy sobie będą przechodzić, co oczywiście mi się bardzo podoba, bo to pokazuje, że Hogwarts w Komnacie Tajemnic na PS1 jest bardziej żywszy niż Hogwarts w Kamieniu Filozoficznym na PS1, gdzie tak naprawdę tych uczniów było naprawdę, naprawdę niewielu. I co mnie oczywiście troszeczkę cieszy i zarazem zastanawia, to jak w ogóle wygląda ta druga część wieży, w sensie, no jak pamiętacie, ta druga część albo Upper Castle, tak jak to było przedstawiane w Kamieniu Filozoficznym na PS1, wyglądało tak, że jak wchodziliśmy, to było czuć, że jesteśmy w ogóle w innej wieży. I tam byli Fred i George, którzy mieli jakby te czerwone fasolki, no nie? Ale no cóż, jak to się mówi, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. O, to jest ten, łazienka dziewczyn. A tutaj co mamy? A, coś ten, pana Filcha, jakieś pomieszczenie. To tam do Filcha nie będziemy wchodzić, dlatego że no kurde, no... Nie powiem, że nie, ja nie chcę Filchowi składać żadnych tutaj wizyt. W szczególności, że w ogóle go w tej gierce chyba nawet nie ma. Co troszeczkę mnie zastanawia, że kurde, w Komnacie Tajemnic na PC-ta on był, tutaj go nie ma. Jakby, co jest kuźwa grane? Dlaczego pomijamy tutaj wątki tych postaci? To mi się bardzo nie podoba. Oj, bardzo mi się nie podoba. No, przy okazji troszeczkę punktów sobie nabijemy, bo czemu by nie? Co ja tu chciałem jeszcze powiedzieć? No i właśnie to mi się, kurde, chciałem powiedzieć, że bardzo podoba, że ten Hogwarts z części na część jest zupełnie innym Hogwartem, że dosłownie czuć jakby zmianę, no nie? I przede wszystkim w tej gierce czuć, że ten Hogwart jest trochę większy, nie? I to jest jak najbardziej dla plus, na plus, a nie dla plus, kurde. Ja pierdzielę, nagrywasz to pomidor z rana, kurde, ogarnij się. Nie plącz tak języka, cholera jasna. Aczkolwiek, no mówię, no kiedyś bym pewnie wybrał pomiędzy komnatą a kamieniem, to pewnie bym wybrał bardziej kamień, no bo jednak w kamień się najwięcej zagrywałem na PS1. Ale no teraz wydaje mi się, że po prostu komnata z kontentem troszeczkę lepiej tutaj przedstawiła troszeczkę lepszy content w mojej opinii, no nie? I kogo tym razem będziemy mieli na karcie? Adalbert Waffling. Warto mimo co jeszcze wejść w folio magii. Harry Potter, Ignatius, Felix, Greta, Cat, Jacinda, Dorcas, Well, Yardley, Platt, Adalbert, Chauncey, Adalbert Waffling. Famous magical theoretician. A, spoko, spoko. Dobra, no to był ten oto ziomeczek, którego żeśmy tutaj znaleźli.
O, jest i on, jest i Irytek, kurde. Czego ty tutaj szukasz, głąbie? Mam nadzieję, że niczego, bo ja sobie stąd już wychodzę, tak więc no możesz sobie tutaj latać po tym pomieszczeniu, bo ja mam cię w dupie. Ale śmieszne, nie? No ale tak jak mówię, no kiedyś jak byłem mały, to jakbym miał zrobić sobie taki ranking Potterów na PS1, to prawdopodobnie bym wybrał Kamień Filozoficzny ze względu na to, że najwięcej ogrywałem Kamień Filozoficzny. Ale teraz myślę, że komnata jednak jest troszeczkę lepsza, tak delikatnie lepsza od Kamienia Filozoficznego na PS1. W szczególności, że ja trochę Kamieniem na PS1 się znudziłem, bo ja tę gierkę no też znam na pamięć tak jak komnatę, co prawda. Chociaż no Kamień już tyle razy ogrywałem, że to już po prostu trochę żygam tą wersją na PS1. A komnatę troszeczkę mniej grałem w komnatę, więc dlatego teraz może mam trochę większą miłość do tej komnaty. Nie wiem. Nie potrafię tego ogarnąć. Tak czy owak, robiąc teraz te dodatkowe sekrety, które mógłbym równie dobrze zostawić na odcinek bonusowy, a wolę je zrobić teraz, no to tak, jeżeli chodzi o jakieś moje wspomnienia, no to z pierwszym, tak jak już zresztą mówiłem, zawsze lubiłem wchodzić tam do góry, na tą wieżę, żeby sobie popatrzeć co i jak i gdzie. Natomiast jeżeli chodzi o poprzedni sekret, nie miałem jakichś, kurde, wielkich wspomnień z tym poprzednim sekretem, powiem wam szczerze. Zobaczymy, co z tym będzie, bo ten wydaje mi się, że też będzie jakiś taki w miarę nostalgiczny, ale mogę się oczywiście mylić. I ta ikonka to jest oczywiście ikonka autosave'u dla osób niewiedzących, ale myślę, że każdy się tutaj domyślił co i jak, więc mam przynajmniej taką nadzieję, że się domyśliliście, że to jest ikonka autosave'u. Okej, więc po prostu będziemy wykorzystywali czar Wingardium Leviosa, by po prostu obiekt przesunąć na ten guzik, który tam jest, nie? Czyli w dużym skrócie będziemy musieli tą wazę z kwiatkiem przesunąć, żeby, no, powiedzmy coś odblokować. A co to odblokujemy, tego jeszcze wam nie powiem, ponieważ po co mam od razu mówić? Po co mam od razu wszystkie karty na stół wystawiać, co nie? Zbierzemy sobie tutaj fasolki, oczywiście, że tak, bo czemu by nie? Z tym sekretem pamiętam, że na początku nie potrafiłem troszeczkę go ogarnąć, bo za bardzo nie skupiałem się na tym, co trzeba było w tym sekrecie zrobić i miałem przez chwilę takie wrażenie, że co to jest w ogóle za sekret bez tego, bez jakiejś karty, tylko po prostu zbieranie fasolek i tyle. No ale no widzicie, tak to właśnie kurczę pieczone jest. Tu radzę wam oczywiście na te zbroje uważać, dlatego że te zbroje, pomimo że się nie ruszają, to jak widzicie mogą tym swoim toporem kurde ruszać, więc tak czy siak obrażenia możecie jakiekolwiek otrzymać, no nie? I teraz aktywowaliśmy pył? Nie wiem co to dokładnie jest. Sorry moi drodzy, musiałem na chwileczkę cięcie zrobić, musiałem na chwileczkę pauzę zrobić i jesteśmy z powrotem. Nie wiem, ktoś do mnie w ogóle dzwonił, ale ja wiadomo od numerów nieznajomych nie odbieram. Tak więc możemy stąd wyjść i kontynuując, tak właśnie te zbroje mogą nam zrobić jakikolwiek, znaczy mogą zrobić, mogą zadać nam jakikolwiek damage i to tyle chciałem w sumie powiedzieć, nic szczególnego. No i teraz sobie tego kwiatka przesuwamy na miejsce z tym kwiatkiem. I na dole karta czarodziejów jest, czeka na nas wraz z fasolkami, no nie? Więc sobie zbierzemy te fasolki i zobaczymy, kogo żeśmy tym razem zdobyli. Kogo żeśmy, kurcze pieczone, tym razem zdobyli. Cassandra Wablatsky. A to już usłyszałem, Cassandra Wablanski, tak? Dobrze? Dobrze usłyszałem? Cassandra Wablanski, celebrated seer and author of Unfogging the Future. No, to tego oczywiście, kurde, znamy. Wiadomo skąd. Również wystąpił w Komnacie Tajemnic na peceta, jak i w Kamieniu Filozoficznym na peceta, jak i w Kamieniu Filozoficznym na PS1.
I teraz w komnacie tajemnic na PS1, no nie? No i jesteśmy z powrotem, 15 kart czarodzieja, moi drodzy. Kurczę pieczone, ale to jest ładny wynik. Tak więc przejdźmy sobie teraz tędy. O, profesor Dumbledore Office. Czyli jest to biuro profesora Dumbledora. Aczkolwiek, lub może nawet nie biuro, a gabinet. Aczkolwiek, no co ja tu mogę więcej powiedzieć? Dumbledore jest chujkiem i się zamknął, więc tyle mogę mu powiedzieć. Tutaj mamy kolejny secret, który warto oczywiście odwiedzić. I z tego co pamiętam, to jest secret, w którym nie ma żadnej karty czarodzieja. Ale natomiast są fasolki, które warto mimo co sobie zebrać. I ja wam mniej więcej pokażę, co to jest za secret. To też jest dla mnie troszeczkę nostalgiczny secret. Aczkolwiek pamiętam, że troszeczkę jak pierwszy raz go odkryłem, to troszeczkę byłem, nie wiem, smutny, taki przygnębiony. No bo, no wiecie, jak było się dzieckiem, w sumie to nawet mam po dziś dzień, że jak się jest nawet dorosłym, to troszeczkę od takich secretów oczekujemy tego, żeby no dały jakąś fajną nagrodę, a same fasolki, no to z jednej strony niby fajna nagroda, ale z drugiej strony taka trochę średniawa, bo jednak się widzicie tutaj, staracie jak możecie, a wychodzi co wychodzi. Swoją drogą, jeżeli chodzi o ten zjazd na właśnie tej takiej platformie, to pamiętam, że na niej niejednokrotnie się spierdoliłem w dół, no nie? Takie kurde wspomnienia, które powodowały u mnie również złość, bo za każdym razem, kiedy chciałem w linii prostej lecieć Harrym, no to zjeżdżałem na boki, co skutkowało tym, że spadałem na sam dół i trzeba było wszystko zacząć od początku, tak więc tak to właśnie jest, moi drodzy. Oczywiście sobie wyłączymy autosave'a, bo trzeba mieć tą pewność, że autosave będzie wyłączony. Dokładnie tak. I możemy teraz lecieć z koksem. A dlaczego chcę mieć wyłączony autosave? Dlatego, że jak dobrze pamiętacie, teraz już nie będziemy mieli żadnych secretów. To, co mogłem wam pokazać na chwilę obecną, to wam pokazałem. Jak mogliście zobaczyć, mamy w folio magii już 15 kart. Więc teraz wypadałoby się wybrać w końcu na lekcję u profesora Lockharta. Tylko, że zanim to zrobimy, zanim pójdziemy przez te drzwi, pójdźmy do tej książki. Nie, ta półka na książki nie działa, więc to nawet, kurde, nie moglibyśmy się tam dostać. No, tak więc jak mogliście usłyszeć, ktoś się tam do nas odzywa, my już doskonale wiemy kto. Musiałem sprawdzić, czy aby na pewno ten autosave jest wyłączony. Ponieważ jak pamiętacie, chcę, żeby wszystkie lekcje były na rangę A zrobione. I tak, jest wyłączony, więc możemy wrócić z powrotem do drugiej części Hogwartu. No dobra, moi drodzy, tak więc możemy teraz przekroczyć drzwi do lekcji obrony przed czarną magią. Jestem bardzo ciekaw tych lekcji, z jakim to nauczycielem będziemy mieć te lekcje. Ja wiem doskonale z jakim, ale myślę, że wy też się domyślacie. No kurde, kto mógłby być tym nauczycielem? No niech pomyślmy. Ten egocentryk, który myśli, że jest nie wiadomo kim. Tu w ogóle swoją drogą twórcy zrobili śmiesznego trolla nawet, jeżeli chodzi o czasówkę do tego oto nauczyciela. Taki nawet powiedziałbym, że bardzo śmieszny troll im wyszedł, ale no za dzieciaka pamiętam, że się trochę striggerowałem, że coś takiego miało miejsce. No i co? Grzejemy do przodu, grzejemy przed siebie, będziemy zbierali kurde jakieś tam fasolki, jakieś inne rzeczy po drodze, bo wiadomo, fajnie jest mieć jak najwięcej tych fasolek. I swoją drogą po raz kolejny muszę pochwalić, że kurde ta droga do tego profesora jest jak najbardziej fajnie zrobiona. Przynajmniej czuć taką solidność w przeciwieństwie do kamienia filozoficznego, gdzie to w zasadzie miałeś tylko prostą drogę i w zasadzie zaraz był nauczyciel. A tutaj to troszeczkę trzeba się jednak trochę nagimnastykować, żeby dostać się do tego nauczyciela, tak więc no za to oczywiście jak najbardziej plus. Ah!
Kurde, przez chwilę myślałem, że nie zdążę. Chociaż jest spora szansa, że mogę nie zdążyć. Come on, Harry! No. Ciekawe, kto to jest, kurde, tym nauczycielem, co nie? O, właśnie, kurde. No i dupa zbita. Nie będzie, kurde. Chociaż może. O kurde, ja pierdzielę. Dear me, Harry. I'd have thought that you of all people would have beaten the school record. At least you got here on time. Remember, Harry, you can view your race time in the Gryffindor common room. Trzeba będzie, kurde, pobić ten czas, ale to ja wiem, jak to zrobić, spokojnie. Spokojnie, ja wiem, jak to zrobić. Hello class, I'm Gilderoy Lockhart, 5 times winner of Witch Weekly's Most Charming Smile Award. Today I'm going to teach you the total body bind spell, Petrificus Totalus. Watch my expensive wand as it moves and press the symbols it points to. Do this 3 times and you will learn Petrificus Totalus. Are you ready? Perfection! Very stylish, just like me. Very stylish, just like me. Kurde, powiem wam szczerze, się trochę za bardzo skupiłem. Ale dobra. Ogarniamy petardę i ten. I nie ma aż takiego skupienia być. That's the easy one. Ready now? Splendid! Splendid! Perfection! Very stylish! Dobrze! Dobrze, kurde. Miejmy nadzieję, że będzie tutaj chociaż ranga A, bo będę bardzo zadowolony, jeżeli będzie. 95, elegancko. One more to go. Get ready. Perfection! Perfection! Splendid! Very stylish! Just like me. Dobra. Chwila prawdy. Jaka będzie ranga, bo tutaj mi troszeczkę tak delikatnie gorzej poszło. 90 ile? 91. No dwa razy było 91, raz 80, więc może będzie to A. Jest, kurde, jest A. Dobrze. Grade A. Congratulations. You've earned the Defense Against the Dark Arts Lesson Cup for your hard work. Excellent, quite excellent. And so to business. Now be warned, you may find yourself facing your worst fears in this room. No harm can befall you whilst I'm here. Remain calm. Ready? A freshly caught Cornish pixie. Don't worry, I stunned this one earlier. We are quite safe. Well, I'll ask you three just to put this little fellow and any others back into their cages. I'll see you after the lesson. Looks like Lockhart wants to give us some hands-on experience. I'll take care of this one. When a pixie sparkle is red, you can use your new spell. Your wand has to be fully charged to stun a pixie. Petrificus Totalus! You can only levitate him when he's been stunned. Wingardium Leviosa! Steer the pixie over the cage and drop him in. Simple! Now you try with the second one, Harry. Ron and I are going to round up the others. Isn't Professor Lockhart wonderful? Okay, I'll try my best, but my wand's been acting very funny lately. Nie wiem, mam takie dziwne wrażenie, że Hermiona się za bardzo podnieca tym Lockhartem, ale to taki szczegół. Więc tak, nauczyliśmy się czaru Petrificus Totalus, czyli innymi słowy jest to czar z petryfikacją związany. A polega on na tym, że na przykład rzucamy na takiego chochlika i on jest teraz uziemiony. W tym momencie on się ruszać nie może,
I musimy go za pomocą Wingardium Leviosa przenieść do tej klatki. Dokładnie tak. Coś takiego trzeba było zrobić. Very good, Potter. You'd better check on young Mr. Weasley upstairs. Catch you later. Oczywiście Lockhart jest tchórzem i postanowił uciec gdzie indziej. Czemu mnie to nie dziwi? No ale to jest typowe, jeżeli chodzi o niego. On zawsze był tchórzem. I przy okazji mitomanem. I wiecie co? A wypijmy sobie, kurde, miksturę. A czemu nie? Mam do tego prawo, jak najbardziej, tak. Więc Harry sobie wypił. W ogóle kiedyś ja miałem jakąś taką dziwną schizę, że miałem wrażenie, jak byłem mały, jak miałem oczywiście 5 lat, to podkreślam oczywiście na samym starcie, że jak była ta animacja picia mikstury przez Harry'ego, to Harry w pewien sposób po wypiciu tej mikstury, nie wiem, zaczyna coraz... Wiecie, nie chodzi o to, że to było coś na zasadzie, że on stawał się jakimś kurwaniem olbrzymem czy coś. Ale miałem takie wrażenie, nie wiem dlaczego mi się to tak z tym skojarzyło, że po wypiciu mikstury Harry nagle zaczął, wiecie, być taki kurde dorosły, że z takiego dziecka zaczyna się zmieniać w takiego kurde wielkiego dorosłego przez chwilę. Nie wiem dlaczego miałem taką dziwną schizę wtedy, jak byłem mały, kompletnie nie ogarniam tego. Więc jeżeli ktoś jest w stanie mi to wytłumaczyć, dlaczego tak pomyślałem, no to byłbym bardzo wdzięczny, może bym coś śmiesznego na swój temat wtedy poczytał. Może byłoby, że o kurde, ale ty pierdolnięty w dekiel jesteś, że ty tak pomyślałeś. Ale autentycznie tak pomyślałem, to nie jest jakby, wiecie, to nie jest jakaś ustawka czy coś, po prostu faktycznie tak pomyślałem, że to może kurde, nie wiem, Harry kurde będzie teraz starszy. Wingardium Leviosa! Jeśli chodzi o tę sekwencję, czyli o tą praktykę u Lockharta, to powiem tak. Nie lubiłem bardzo chochlików i nadal ich nie lubię. Oraz nie lubię bardzo, kurde, bawić się z nimi w ten czar petryfikujący. Jakby jest to bardzo, ale to bardzo uciążliwe. Nawet ja mam z tym, jak widzicie, po dziś dzień problem, że nie potrafię zrobić tego bez otrzymania obrażeń, no nie? Jest takie bardzo irytujące. No, muzyka, która nam towarzyszy, jest też całkiem spoko, chociaż pamiętam, że ona leciała u Ollivandera w wersji na PS2 oraz w Komnacie Tajemnic na PC-cie ona leciała, nie pamiętam nawet w jakiej sekcji, ale wiem, że nam towarzyszyła w każdym razie. Well done. You've all passed the test. Obviously, I could have defeated these pixies with just a few twirls of my wand. 20 points to Gryffindor for being excellent students. Isn't he wonderful?